Omówmy sobie najpierw parametry techniczne tych wiertarkowkrętarek. Na pierwszy rzut weźmiemy wiertarkowkrętarkę Makita. Jest to wiertarkowkrętarka dwubiegowa z udarem. Model to DHP 453. Na pierwszym biegu od 0 do 400 obrotów na minutę, na drugim biegu od 0 do 1300 obrotów na minutę. Napięcie akumulatora 18 V, uchwyt wiertarski maksymalnie 13 mm, czyli jest ok. Częstotliwość udarów na pierwszym biegu od 0 do 6000, na drugim od 0 do prawie 20 000 udarów na minutę. Maksymalny moment obrotowy tej wiertarkowkrętarki to 42 Nm. Podwójny pierścień regulacyjny. Jednym pokrętłem regulujemy siłę dokręcania. Jest ona tutaj 16-stopniowa. Drugie pokrętło jest do tryb. Przełączamy tryby pracy z wiercenia na wkręcanie. No i na pracę z udarem. Możemy sobie ustawić tutaj sprzęgło nawet na szóstkę. A jeżeli chcemy dokręcać, wiercić coś, czy dokręcać z maksymalną mocą, wystarczy przełączyć tylko pierścień regulacyjny trybu pracy na wiercenie i tutaj, mimo że mamy ustawioną szóstkę, wiercimy z maksymalną siłą. Uchwyt zaciskowy jest plastikowy, natomiast fajnie się go skręca, mocno trzyma wiertła. Nie można tutaj nic zarzucić temu niepozornie wyglądającemu uchwytowi wiertarskiemu. Uchwyt wiertarski, pojemność jak najbardziej maksymalnie 13 mm, jest ok, mimo tutaj niepozornego wyglądu plastikowego. Tutaj obwódka jest metalowa. Bardzo dobrze trzyma wiertła. Głębokość jest odpowiednia. Nie możemy tutaj niczego zarzucić temu zaciskowi. Kolejna wkrętarka to Parkside Performance, model PABSP 20 Libe 2. Jest to wiertarkowkrętarka dwubiegowa, bez udaru. Maksymalny moment obrotowy to 60 Nm. Tutaj uwaga, ta wkrętarka jest ze silnikiem bezszczotkowym, jako jedyna z mojego zestawienia. Czyli jest bardziej wydajniejsza, do nawet 20% mniej pobiera prądu podczas pracy z akumulatora. Także możemy nią pracować dłużej, no i powinna być bardziej wytrzymała niż silniki szczotkowe. Wkrętarka na pierwszym biegu rozpędza się od 0 do 500 obrotów na minutę, na drugim od 0 do 2000 obrotów na minutę. Uchwyt wiertarski, tak samo jak w poprzedniej, 13 mm. Maksymalna średnica wiertła, jaką możemy tu włożyć, 13 mm. Ta sama historia jest tutaj we wszystkich tych wiertarkowkrętarkach. Natomiast to futerko jest metalowe, także jest bardziej trwalsze, odporniejsze na przykład jakieś ocierania w ciasnym miejscu. Tak jak wspominałem wcześniej, udaru tutaj nie mamy, mamy tylko pierścień regulacyjny siły dokręcania, 21-stopniowy, no i 22 tryb to oczywiście wiercenie. Trzecia wiertarkowkrętarka, bardzo dobrze znana na moim kanale. Jest to model PSBSA 20 Li B2. Jest to nowa wersja tej poprzedniej z metalowym uchwytem, nie plastikowym jak było poprzednio. Jak chodzi o sam uchwyt, mam tu kilka uwag. Otwór możemy zmieścić oczywiście maksymalnie 13 mm. To jest dobra wiadomość. Natomiast jak chodzi o mocowanie wiertła czy jakiegoś drugiego bita, jest ono odpowiednio krótsze od pozostałych tutaj modeli. Obejmuje nam
krótszą powierzchnię bita czy wiertła. Także tutaj zdarza się często, że może się rozkręcić na ten uchwyt wiertarski. Wiertarko-wkrętarka dwubiegowa, na pierwszym biegu od 0 do 440 obrotów na minutę, na drugim od 0 do 1650 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy tej wiertarko-wkrętarki to 40 Nm, chociaż jak jest już w nowych parametrach, w nowych ofertach, jest napisane, że jest to 45 Nm. Także nie wiem, czym to jest spowodowane. Możliwość z tej strony, możliwość zamocowania dodatkowego uchwytu wiertarskiego, który oczywiście jest w zestawie. Pierścień regulacyjny jest tutaj jednolity. Jak chodzi o siłę dokręcania, mamy 20-stopniową regulację. Dalej jest tryb wiercenia i wiercenia z udarem. Produkcja Compernas, certyfikat tu również. Ilość udarów na minutę na drugim biegu sięga około 25 tysięcy. Jak chodzi o wygodę i wagę, najlżejsza z tego zestawienia jest wiertarko-wkrętarka Parkside, 1546 gramów. Następnie również Parkside, tylko zwykły, 1895 gramów. Najcięższa z tego zestawienia z akumulatorem 3 Ah, ale również korpus też nie jest najlżejszy. To Makita, 1936 gramów. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jak chodzi o wielkość akumulatorów, to trójki wyglądają tak samo jak piątki. Jak chodzi o ciężar, wygrywa Performance, jest najlżejsza przy bardzo dobrych parametrach. Jak chodzi o wygodę użytkowania, najwygodniej pracuje się Makitą, mimo że jest najcięższa, ponieważ tutaj mamy takie, ze względu na jej kształt, tutaj ten kształt właśnie gumowy idealnie dopasowuje się do naszej dłoni. Ta wkrętarka bardzo pasuje po prostu do ręki, idealnie w niej leży. Jak chodzi o systemy akumulatorów, Parkside X20 VTM, dostępne akumulatory 2 i 4 amperogodzinne. Ładowarki również różne są dostępne na rynku. Różne są w zestawach. 65 W ładowarka naładuje akumulator 2 Ah w 60 minut, natomiast dostępne są również mocniejsze ładowarki 120 W, naładują w 60 minut akumulator 4 Ah, a taki w 45 lub w 30 minut. Jak chodzi o serię Makita, naprawdę tutaj jest duży wybór, jak chodzi o akumulatory. Są 2 Ah, 3 Ah, 5, 5 i chyba ostatnio 6 powstała i tak dalej. Ładowarki też są przeróżne. Ja posiadam tą wkrętarkę z zestawu z zakrętarką z ładowarką, która ładuje akumulator 3 Ah w godzinę. Są dostępne oczywiście szybsze ładowarki na rynku. Jak chodzi o wydajność tych akumulatorów, tutaj oczywiście najbardziej wydajna powinna być Performance w tym zestawieniu, ponieważ jest silnikiem bezszczotkowym. Pozostałe wkrętarki są szczotkowe. Najmniej prądu powinna brać ta bezszczotkowa. Jednak ogólnie rzecz biorąc, jak podsumowują same akumulatory, czy to z wkrętarkami szczotkowymi, czy bez, nie widzę tutaj naprawdę ustępstwa X20 VTM w porównaniu do akumulatorów Makity, czy innych marek. Jak chodzi o wydajność? Naprawdę posłużą nam bardzo, bardzo podobnie jak markowe produkty. Jak chodzi o baterie i o właśnie służebność, tutaj trzeba powiedzieć, że Parkside Performance przegrywa. Jest to wkrętarka tak skonstruowana, że nie działa nam w temperaturze już około 4 stopni. Także zaznaczam, to jest bardzo ważne. Mało osób o tym wie, praktycznie nikt o tym nie wie, kto kupuje, że wkrętarka ta działa tylko w temperaturze około 4 stopni. Poniżej wkrętarka ta już odmawia pracy. Wciskamy i nic nie działa. Trzeba ją wtedy przynieść do domu, trochę ją odpalić, zagrzać. No i wtedy wyjdziemy już na zewnątrz i będzie śmigać. Natomiast jak chodzi o Makitę i zielonego Parkside'a, nie ma z tym żadnych problemów. Wygląd, ogumowanie, tutaj wszystkie wkrętarki myślę, że na bardzo dobrym, przyzwoitym poziomie. Bardzo dobrze ogumowana zielona wersja, antypoślizgowa, również stopa akumulatora. Nie ześlizgnie nam się gdzieś na dachu z jakiejś blachy i tym podobne. Tutaj Performance również jest troszkę już mniej ogumowany. Natomiast jest dosyć antypoślizgowy tutaj ta rękojeść.
jak chodzi Makita, standardowo w nefralgicznych miejscach jest ogumowana. Ona również nam się nie ześlizgnie tak z dachu, ponieważ tutaj jest ta guma no, w wódce, natomiast same stopy baterii nie są gumowane, jest to plastik. Jak jesteśmy już tutaj na dole, to przy wiertarku, wkrętarkach Performance i Makity możemy zamocować z obydwu stron klipsy na pasek. Też jest fajna sprawa. Przy wkrętarce tej zielonej tutaj nie ma tej możliwości. Maksymalne momenty obrotowe. Parkside zielony 40 lub 45. Różnie tutaj podają właśnie. Tutaj na pewno mamy 60 Nm, a Makita 42 Nm. Porównując tutaj 42 Nm Makity z tymi Nm Parkside'a, podczas wkręcania Makitę stać na więcej, na dalsze wkręcenie wkręta, kiedy Parkside już wymięka w tej chwili. Jest to nic dziwnego właśnie, to jest profesjonalna firma, to jest amatorska, jak najbardziej tak powinno być. Minusem tej zielonej wiertarko-wkrętarki, jak powiedziałem, z tym nowym uchwytem metalowym jest mały zasięg tej główki zaciskowej wiertła. Łapie nam naprawdę krótki obszar. Makita i Performance dosyć dłuższy.